Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam, to jest program Gościnia w telewizji TVT. Po drugiej stronie dzisiaj gościem będzie profesor Jerzy Buzek, eurodeputowany. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, słyszymy się, widzimy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich w Rybniku na Śląsku. I właśnie tu na Śląsku bardzo dużo dyskusji wokół transformacji energetycznej, wokół przyszłości rynku, branży górniczej. I o tym też była mowa podczas ostatniej Komisji Energetyki i Badań Naukowych, ITRE, tak nazywa się komisja. Okazuje się, że mimo że my tu dyskutujemy o tym, że trzeba odchodzić od węgla kamiennego, to węgiel koksujący cały czas jest tym surowcem, który ma się mieć dobrze. 3 miliardy euro na badania w tym zakresie. Na co te pieniądze miałyby zostać przeznaczone, bo kwota bardzo ogromna? No tak, to może nie jest dokładnie ta kwota, ale naprawdę jest to dużo pieniędzy. Chodzi o to, że przy produkcji koksu jednak wydziela się bardzo dużo substancji, które mogą być groźne dla zdrowia. Tak samo sprawa wydobycia, również w przemyśle stalowym, jeśli wykorzystujemy koks, to chodzi również o takie zanieczyszczenie powietrza, które normalnie ma tutaj miejsce. I badania w tym kierunku, aby wobec konieczności produkcji koksu i wobec konieczności produkcji stali, żeby to było jak najbardziej bezpieczne dla środowiska, jest niezwykle ważne. Bo proszę pamiętać, że bez koksu nie ma dzisiaj stali. Nie można produkować w sposób taki wydajny, opłacalny stali dzisiaj w ogóle nigdzie na świecie bez zastosowania koksu, a wcześniej węgla koksowego, z którego to węgla koksowego otrzymuje się koks. A więc koks jest niezbędny w produkcji stali, a bez stali nie będziemy mieli ani transportu bardziej ekologicznego, nie będziemy mieli farm wiatrowych, to przecież tam jest tysiące ton stali idą na produkcję wiatraków. Nie będziemy mieli również możliwości budowy linii kolejowych, które są znacznie lepsze z punktu widzenia ochrony klimatu, ochrony środowiska niż na przykład transport samochodowy. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego nawet wymieniać. Nie wyobrażamy sobie życia bez stali. A więc potrzebny jest koks, bo potrzebny jest stal. Dlatego koks jest na innej liście niż węgiel energetyczny. Tej bardzo korzystnej. Co to oznacza, że jest na innej liście? Wie pani, ja też to musiałem tłumaczyć, bo nie był na tej liście. I parę lat temu udało się tam ten koks dzięki długiej dyskusji w Parlamencie Europejskim, w Komisji włożyć i teraz drugi raz się pojawił na tej liście. To oznacza, że będą dodatkowe pieniądze na to, żeby ten koks produkowany był w sposób bezpieczny dla środowiska. A to jest niezwykle ważne dla nas na Śląsku, bo dzisiaj Śląsk oprócz Czeskiej Republiki, gdzie się trochę jeszcze koksu produkuje, jesteśmy jedynym producentem węgla koksowego i koksu w skali Unii Europejskiej, a sprowadzamy ten koks z Mozambiku, z USA, z Rosji, z Australii. Proszę sobie wyobrazić, jeśli sprowadzamy koks z Australii, to nie tylko jesteśmy zależni od dostawców, cała Unia jest zależna, nie tylko Polska, bo nigdzie w Unii się nie produkuje w zasadzie oprócz Polski i Czech koksu. I wtedy ten koks jeszcze jest obciążony śladem węglowym na transport koksu z Australii. To jest ogromny tak zwany ślad węglowy, ogromne emisje w skali świata. A więc pod każdym względem warto rozwijać przemysł produkujący koks w Polsce na Śląsku. I skoro mowa o transformacji energetycznej, to ten węgiel koksujący jakby może czuć się jeszcze cały czas bezpieczny. Te zakłady, które węgiel koksujący produkują, są na liście bezpiecznej. Tak, to jest dzisiaj bezpieczne z tego punktu widzenia i tego nikt nie podważa. Oczywiście są robione próby zastąpienia koksu, ale to są na razie w powijakach, stosuje się wodór, są jakieś próby ominięcia stosowania koksu, ale poza tym
jeśli chodzi o technologiczny i sposób uzyskania stali i jakość stali, to bez koksu na razie ona jest znacznie gorsza, a chcielibyśmy mieć stali jak najwyższej jakości. A pytam dlatego, że tutaj na Śląsku obecnie bardzo dużo dyskusji wokół tego, jak ma ta branża się wyglądać w najbliższych latach. Dyskutujemy na temat umowy społecznej, strona rządowa ze stroną społeczną. No i tej dyskusji jest bardzo dużo także wokół tego, aby utworzyć taki, to ma się nazywać dokładnie Śląski Fundusz Rozwoju i na ten Fundusz Rozwoju miałyby pójść pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z Unii. Czy to możliwe, żeby te unijne pieniądze wsparły dokładnie te transformacje tych zakładów na Śląsku? No, to jest oczywiste, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który zaproponowałem niemal 3 lata temu w Parlamencie Europejskim i się doskonale przyjął, dzisiaj jest takim kołem zamachowym Europejskiego Zielonego Ładu, on właśnie po to jest. Ale związkowcy tutaj Proszę? Proponują, żeby to było aż 70% kwoty tej całości puli, która ma do nas przyjść, że 70% ma pójść dla samego Śląska. Czy to jest realne? Proszę pani, jeśli weźmiemy wielkość przemysłu wydobywczego, które trzeba stopniowo, rok za rokiem, dekadę po dekadzie, przecież tego się nie robi szybko, błyskawicznie, zamykać w poszczególnych częściach kraju, to jest właściwa proporcja. Bo trzeba powiedzieć, że na początek chodzi o zamknięcie we wschodniej Wielkopolsce, bo tam jest węgiel brunatny i te kopalnie rzeczywiście kończą swój żywot i także takie kopalnie, które są w najbliższej dekadzie na Śląsku. I ta proporcja, może 70%, jest zapewne właściwa, bo ta proporcja zależy od tego, ile miejsc pracy będzie w jakiś sposób utraconych wskutek tego, że będą się wyłączały kolejne kopalnie. A więc ta proporcja jest być może właściwa. Ja nie chciałbym wchodzić w te szczegóły, bo to jest zasada pewnej konkurencji wewnętrznej u nas w kraju. Dla mnie najważniejsze było, żeby jak najwięcej pieniędzy przyszło dla Polski, żebyśmy w Polsce mieli jak największe sumy, dlatego byłem bardzo rozczarowany, że premier niestety nie walczył o to tak naprawdę mocno, bo mieliśmy mieć na początek około 8 miliardów euro. To jak się wymnoży w złotówkach jest 20 parę, 30 miliardów złotych, a dzisiaj mamy jednak znacznie mniej, 2-3 razy mniej pieniędzy. I nie zawalczyliśmy na poziomie europejskim, polski rząd nie zawalczył o większe środki, mimo że parlament, komisja, w której pracuję, sprawozdanie, które opracowywałem, wyraźnie sugerowały, że to mają być te duże pieniądze. I chodzi o duże pieniądze dla Polski przede wszystkim. Natomiast rozdział wewnętrzny zależeć będzie od tego, jak będą poszczególne kopalnie wyłączane i jak będzie konieczność tworzenia nowych miejsc pracy. I tutaj o te nowe miejsca pracy chciałabym zapytać, bo pojawia się dużo pomysłów w ramach tej umowy społecznej. Po pierwsze, tutaj Śląska Izba Przemysłowo-Górnicza oszacowała, że nawet 400 tysięcy miejsc pracy jest uzależnionych od górnictwa, od tego, jak to górnictwo funkcjonuje. A oprócz tego wiemy, że ta strona społeczna też zaproponowała odprawy i te odprawy na kwotę na przykład 120 tysięcy złotych. Jak pan to skomentuje? To są dobre pomysły? Proszę pani, to jest pomysł przed 20 lat, kiedy przeprowadziliśmy restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w wielkim spokoju społecznym za zgodą związków zawodowych. 20 lat temu to właśnie funkcjonowały cały górniczy pakiet socjalny i odprawy były bardzo ważnym elementem tego działania. Ja się bardzo zdziwiłem, że niedawno słyszałem, że ma być niemiecki model wprowadzany. Ten niemiecki model słabo miał z odprawami właśnie. Cieszę się wobec tego, że wracamy do sprawy odpraw. I akurat Unia Europejska może nam w tym bardzo pomóc. Kiedyś, 20 lat temu, nie mieliśmy pieniędzy europejskich, musieliśmy sami w różny sposób pokryć te wydatki. Teraz mogą być to pieniądze z Unii Europejskiej. Bardzo trudno uzyskać w Unii Europejskiej zgodę na dopłatę do produkcji węgla, do wydobywania węgla, bo to jest niezgodne z zasadami Unii Europejskiej. Dopłacanie do jakiejkolwiek produkcji właściwie jest niemożliwe.
A więc to jest trudne. Natomiast jak się restrukturyzuje, jak się stopniowo zmienia gałęzie przemysłu, buduje nowe inwestycje, to z Unii Europejskiej mogą być solidne środki. I na to liczmy. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji temu właśnie służy. Czyli rozumiem to tak, że te pieniądze na przykład na odprawy mogłyby pójść z tego funduszu. Panie profesorze, proszę nam wyjaśnić, bo to brzmi tak, jakbyśmy mogli liczyć, że Unia pokryje koszty odpraw. To trzeba jeszcze uzgodnić szczegółowo. Najważniejsze jest, żeby w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji można było finansować nowe inwestycje, które dają nowe miejsca pracy, które pozwalają zrekultywować teren, na wejście zupełnie nowych inwestorów, na zmianę komunikacji w danych miejscach, na projekty społeczne związane także z przybliżeniem tego terenu dla ludzi starszych czy dla ludzi najmłodszych, żeby każdy widział sens pozostania na Śląsku, mimo że w ciągu najbliższych jednej, dwóch dekad zamknie się sporo kopalń. Chodzi o to, żeby był sens pozostania w naszym regionie. To jest główny cel. W jaki sposób sfinansować odprawy, to mogą być różnego rodzaju fundusze, bo proszę pamiętać, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, on również umożliwia finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ze specjalnego funduszu InvestEU. To są specjalne pieniądze, które służą właśnie restrukturyzacjom. I z jakiego funduszu, z jakiego źródła mogłyby być pokryte pieniądze na odprawy, trudno mi w tej chwili powiedzieć. To trzeba konkretnie zaplanować i wprowadzić w życie, wynegocjować z Unią Europejską. To naprawdę jest możliwe, łatwiejsze niż dopłaty do węgla, do produkcji węgla. Ale co najważniejsze, te pomysły powinny powstawać u nas w regionie, na poziomie samorządowym, na poziomie biznesu lokalnego, regionalnego. Także związki zawodowe powinny być włączone, organizacje pozarządowe, no i nasze uczelnie. Te projekty tam powinny się rodzić. I ja się martwię, że pod tym względem nie jest dobrze, bo te projekty nie tworzą się u nas na Śląsku, tylko raczej to są projekty, które wprawdzie oryginalnie pochodzą od nas, ale rząd czy marszałek województwa rozdzielają je według uznania. To nie jest to samo. Trzeba zrobić kompleksowy program. To znacznie lepiej będzie działało, będzie nam pomagało na Śląsku. I program dla Śląska, o tym też się dużo mówi, ale z jednej strony o tym się mówi, a z drugiej strony pomysły budowania nowych kopalń cały czas o tym też dyskutuje się i to już bardzo głośno. W Mysłowicach jest perspektywa wybudowania nowej kopalni, w Rybniku też niedawno jeszcze dyskutowaliśmy na ten temat. Pana komentarz, panie profesorze, w tej sprawie? O ile wiem, samorządowcy nie są zachwyceni tymi pomysłami i mieszkańcy w tych miejscach też nie są zachwyceni. To jest wszystko kwestia tego, na ile to jest opłacalna inwestycja, na ile węgiel ma przyszłość w perspektywie 20, 30 czy 40 lat. Jak widać, węgiel koksowy ma swoją przyszłość, ale węgiel energetyczny, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale te próby, które dotąd były i pytanie samorządów i mieszkańców, czy chcą mieć na swoim terenie kopalnie, zwłaszcza nowe kopalnie, nowo budowane, to była odpowiedź na nie. Mieszkańcy wiedzą, czym to grozi. To grozi się zapadaniem się terenu. Przecież wiemy, jak wygląda Bytom. Wiemy, w jaki sposób musimy dzisiaj wydawać ogromne środki pieniężne, żeby ratować miasta, gdzie są wielkie zapadliska. To jest również niebezpieczna praca dla górników. Pamiętajmy, że nasze kopalnie na Śląsku są zametanizowane i Boże broń, żeby cokolwiek się wydarzyło, wszystko trzeba robić, żeby uniknąć tych zagrożeń i to właśnie jest drogie, kosztowne i w związku z tym trzeba dobrze się zastanowić nad tym, czy na dłuższą metę, na 30 czy 20 lat taki węgiel ma przyszłość, a na krótszą metę w ogóle nie warto budować nowej kopalni. I ostatnie pytanie, ponieważ czas nas już tutaj goni. Czy do 2030 roku, tak jak się mówi, że trzeba ograniczyć emisję CO2, czy nasz region Śląsk będzie dla to gotowy w pana ocenie?
Absolutnie możemy być gotowi. Proszę zapytać młodych ludzi, czy oni sobie wyobrażają, że na Śląsku możemy ciągle mieć takie zanieczyszczenie, takie zagrożenia związane z wydobyciem węgla, bo ja doskonale wiem, że węgiel jest naszym podstawowym surowcem energetycznym od wielu, wielu lat i dzięki węglowi Śląsk się rozwinął. My dzisiaj Zagłębie, Śląsk, jesteśmy bardzo mocnym regionem, przemysłowym regionem i to wszystko dzięki węglowi. Ja nie zapominam o tradycjach, nie zapominam o wielkich zasługach również branży górniczej dla całego naszego kraju, zwłaszcza dla Śląska. My wszyscy stoimy na węglu, dzięki węglu się zbudowaliśmy, ale pewien czas mija. Tak się właśnie stało z węglem. Ten czas minął i teraz trzeba, zapewniając górnikom bardzo dobre warunki przy odejściu ewentualnym z kopań, albo nie przyjmując nowych do pracy, tylko zgodnie z tym, jak wcześniejsze emerytury pozwolą im wyjść z pracy w kopalniach, trzeba ten przemysł węglowy zwijać. No bo taka jest sytuacja. Będziemy oczywiście mieli w sercu i w pamięci te wielkie tradycje, pióropusze górnicze, orkiestry górnicze, ale dzisiaj jednak musimy budować nowy przemysł, nowe technologie, musimy dać przyszłość naszej młodzieży. Oni naprawdę bardziej wierzą w cyfryzację niż w górnictwo. Trzeba to wziąć pod uwagę, pamiętając o tradycji i przeszłości. I z tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim gościem w programie Gość Dnia był profesor Jerzy Buzek, eurodeputowany. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy także państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych naszych programów. Do zobaczenia.